Wiem, że ilość nowych aplikacji AI i ich funkcjonalności może przyprowadzić o ból głowy oraz wywołać niezłe FOMO, że coś ważnego cię ominie. W dodatku, większość z tych narzędzi często okazuje się zwykłą stratą czasu i kasy. Właśnie dlatego przetestowałem je za ciebie i postanowiłem, że nagram materiał z kilkoma ciekawymi polecajkami, które wpadły mi w rączki w ostatnim czasie. Tak więc. Bez zbędnego przedłużania lecimy z tematu. Czy ty również zawsze marzyłeś o tym, aby stworzyć prostą aplikację czy stronę internetową, ale na samą myśl o kodowaniu robiło ci się słabo? Tutaj z pomocą przychodzą ID, czyli zintegrowane środowiska programistyczne z edytorem AI. I tak na przykład z pomocą kursora i kilku rozmów z Gemini byłem w stanie stworzyć chociażby prostą wtyczkę do Google Chrome czy plugin do Stream Decka, który przypomina mi o piciu wody, gdy pracuję przy komputerze. Ale zdecydowanie tą najbardziej praktyczną i odjechaną rzeczą było. No właśnie, o tym za chwilę, ale najpierw króciutkie backstory. Pewnego dnia odwiedził mnie we Wrocławiu mój mega dobry znajomy Krzysiek Bohaczyk, który swoją drogą jest autorem świetnego newslettera Detective którego link znajdziesz w opisie. Od dawna chciałem odświeżyć stronę mojego bezpłatnego newslettera Kopiletera. No i po tym jak wpadł do mnie Krzysiek, to postanowiliśmy usiąść i w około 4 godziny stworzyliśmy całą nową stronę Kopiletera. Mam tu na myśli dosłownie całą, bo chodzi mi zarówno o teksty, grafiki, jak i wszelkie animacje czy funkcjonalność zapisu na listę mailową. W tym konkretnym case korzystaliśmy zarówno z kursora Loveable, czyli drugie świetne narzędzie, które chciałem Ci dzisiaj polecić, jak i z Kloda do rozmów, po prostu przekminek nad tekstami na moją stronę. I żeby tutaj była jasność, żeby to wybrzmiało. Uważam, że jeżeli chcemy tworzyć bardziej zaawansowane rozwiązania, to oczywiście lepiej zlecić to komuś, kto faktycznie się na tym zna i potrafi kodować, a nie robić to w pojedynkę z pomocą AI, bo gdy pojawi się po prostu jakiś problem, coś się rozjedzie, to ciężko będzie to naprawić. Jednak w przypadku, gdy jesteś małym twórcą, freelancerem, chociażby jak ja i potrzebujesz czegoś prostego, a nie chcesz na to wydawać mnóstwa kasy, to narzędzia AI sprawdzą się świetnie. Być może nienawidzisz pisać długich maili. A być może twoi znajomi i współpracownicy mają już dość Twoich długich, pięciominutowych głosówek. O, i ci, co zagrają tak spodą w piekle. Jeśli tak, to musisz poznać jedną z moich ulubionych aplikacji, którą w dodatku już zaraz będziesz mógł przetestować w zupełności za darmo. Dzięki temu narzędziu w kilka sekund zamienisz swoją mowę na tekst. I gwarantuję ci, że jakość będzie o wiele, wiele lepsza niż ta, którą oferuje chociażby dyktowanie na macOS. Szczerze mówiąc, to bardzo nie lubię tego dyktowania, ponieważ nie robi żadnych przecinków, kropek i tak Jak zakończę zdanie, to widzicie, jak to wygląda. Mowa tutaj o świetnym narzędziu Mac Whisper, który działa w oparciu o model Whisper od OpenAI i którego stronę widzisz teraz na ekranie. Chociaż Mac Whisper w bezpłatnej wersji oferuje ograniczoną ilość feature'ów, czy słabszy model do transkrypcji, to i tak uważam, że mimo tego radzi sobie na tyle dobrze, że skoro jest dostępny za darmo, to grzechem byłoby nie skorzystać. W przypadku Mac Whisper działa to o wiele lepiej. Dodaje kropki, przecinki, dba o to, nie musimy się tym przejmować. I działa to zdecydowanie lepiej niż aplikacja dyktowanie od macOS. Wiem, co teraz możesz sobie myśleć. Hmm, ale Robert, co z bezpieczeństwem moich danych? Spokojnie, nawet jeśli szepczesz dziwne rzeczy do łóżka McWispera. To Twoje dane zapisywane są tylko i wyłącznie lokalnie na Twoim komputerze. Jeśli chodzi o mnie i o to, jak korzystam z MacQuispera, mam przypisany specjalny guzik na klawiaturze, którego muszę przytrzymać, aby uruchomić dyktowanie i przerywam je, kiedy podniosę palec. Puść tu tok, jak za starych, dobrych czasów w grach, tak swoją drogą mamy tu jakichś świrów, co pykali w CSA 16. Dajcie znać w komentarzu. Na koniec wypada mi Cię poinformować, że Mac Whisper działa tylko na macOS, ale spokojnie. Dla fanów okienek również się coś znajdzie, tak więc zarówno link do Mac Whispera, jak i alternatyw na Windowsa znajdziesz w opisie. Jednak tutaj zaznaczam, że nie korzystam z Windowsa, więc nie miałem okazji przetestować. Dobra, teraz zrobimy mały myk. Pozwól, że zmienię trochę układ tej listy, aby nie było nudno. Zamiast jednego narzędzia, pokażę aż dwa, które są ze sobą mocno powiązane. W końcu zasady są po to, by je łamać, prawda? Co prawda, o obydwu tych narzędziach wspominałem już na moim kanale. I zapewne jeżeli interesujesz się tematami AI, to pewnie o nich słyszałeś. Ale to, co za chwilę Ci pokażę, kompletnie zmienia podejście do generowania treści z AI. Dosłownie dzień albo dwa po tym, jak opublikowałem film o tym, jak stworzyć własnego klona AI i zautomatyzować go za pomocą Natena N8n, stało się to. Zarówno Heijen, czyli narzędzie do tworzenia naszych sobowtórów AI, jak i Eleven Labs, czyli polskie narzędzie do generowania mowy za pomocą tekstu, ogłosiły ciekawe aktualizacje. Agents wprowadziło nową generację modelu Avatar 4, dzięki której możesz ożywić dowolne zdjęcie, dobrać odpowiedni głos, w tym ten wygenerowany w Eleven Labs, i dopasować jego ekspresję. Spójrz tylko na ten przykład z moją asystentką EOS. Cześć, tu EOS. Witam Cię na pokładzie One Man Army AI. Właśnie podjąłeś decyzję, która zmieni zasady gry w Twojej jednoosobowej armii. Z kolei Eleven Labs ogłosiło wersję alfa swojego nowego modelu do generowania głosu Eleven v 3 To, co potrafi ten model, to jest totalny. Kosmos. Dzięki niemu jesteś w stanie dodawać czy kontrolować emocje w wygenerowanym głosie za pomocą tagów, czy tworzyć naturalny dialog pomiędzy kilkoma wygenerowanymi głosami AI. Generowane głosy mogą mówić ze smutkiem, śmiać się, a zresztą posłuchaj sam. Ja, stworzona z promptów, proszę Cię. To tak, jakbyś próbował upiec tort, wrzucając do miski samą kartkę z przepisem. Coś tam niby jest, ale deser z tego raczej nie wyjdzie. No, nieźle ich odkleiło EOS. Trochę beka, ale niech myślą sobie co chcą. Foliarze. Nowy model dodatkowo wprowadził coś, co jeszcze do tak niedawna wydawało się kompletnym science fiction. Od teraz głosy wygenerowane przez AI mogą śpiewać piosenki. Blaskotek na płotek i mruga ta la 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 la. Z jednej strony ktoś może pomyśleć, że to nic takiego, jednak stwierdziłem, że chcę pokazać te dwie aktualizacje, ponieważ to idealnie obrazuje jak szybko ta technologia się rozwija i jak szybko coś, co było niemożliwe. Staje się realne, jest dostępne już do takiego naszego codziennego użytku, co jest niesamowite, ekscytujące i przerażające jednocześnie. Nie wiem, czy wiedziałeś, ale sztuczna inteligencja może skomponować dla ciebie cały utwór bądź też podkład muzyczny i to w dodatku w kilkanaście sekund. Coś fajnego dla twórców, którzy chcą wkończyć z godziną przeglądania różnych bibliotek, ze stokową muzyką i mają dość słuchania tej samej oklepanej piosenki w co dziesiątym filmie na YouTube. Narzędzie, o którym mowa, to Suno i działa tak, że zamiast szukać gotowego utworu, który pasowałby do Twojego filmu, po prostu za pomocą prompta opisujesz to, jak chcesz, aby brzmiał. Możesz wybrać, czy mają być tam słowa, wgrać te słowa, czy może ma być to sam instrumental, możesz określić, określić styl w jakim ma być twój utwór, możesz przesłać też własne audio, tak więc możliwości jest naprawdę wiele. Jeśli chodzi o Suno, to posiada zarówno plan bezpłatny, możesz się pobawić, link jest w opisie, jak i płatny. W kontekście tego płatnego, sam z niego korzystam, ponieważ jeżeli wygeneruje jakąś muzykę i opłacam licencję, to mogę ją legalnie. Wykorzystać w moich materiałach na YouTube. Czas na mojego ulubionego tula z dzisiejszej listy. Jeśli oglądasz moje filmy od jakiegoś czasu, to być może zauważyłeś, że korzystam z nieco innej przeglądarki która wyglądem różni się od Safari czy Google Chrome. Przeglądarka, o której mowa, to Arc. Byłem jej ogromnym fanem, nadal zresztą jestem, aż tu nagle pojawiła się informacja, że firma odpowiedzialna za stworzenie Arc, czyli The Browser Company, zmienia kierunek i przeglądarka nie będzie już Aktualizowana. Na szczęście, niedługo później twórcy ARK poinformowali nas, że pracują już nad nową przeglądarką, która ma być dostosowana do obecnych czasów i nieco różnić się od tego, do czego przyzwyczaiły nas klasyczne przeglądarki. A co jeszcze lepsze? Jakiś tydzień temu otrzymaliśmy informację, że użytkownicy ARC na macOS mogą pobrać wersję Beta nowej przeglądarki DIA. Jak możesz się domyślić, chwilę później miałem już ją zainstalowaną na swoim komputerze, więc dziś mogę podzielić się kilkoma subiektywnymi. Spostrzeżenia. Dia, podobnie jak Ark, została stworzona na silniku Chromium, czyli tym samym, na którym stoi Google Chrome, więc oznacza to tyle, że wszystkie wtyczki z przeglądarki Google Chrome i tym samym Ark działają również na Dia, za co duży plus. Niestety, ale mój ulubiony pasek, który był w Ark z lewej strony, w przypadku Dia jest ponownie u góry, tak jak to ma miejsce w większości znanych przeglądarek. Przejdźmy jednak do tego, co ma odróżniać DIA od swojej konkurencji, a więc zbudowanych funkcjonalności AI. I zacznijmy od personalizacji. Oprócz standardowych rzeczy, jak na przykład możliwości tworzenia dedykowanych przestrzeni roboczych, które znamy z ARG, czy zmiany kolorów, co widzisz na ekranie, mamy również możliwość przygotowania własnych instrukcji dla AI w naszej przeglądarce. Dla każdej przestrzeni osobno. Chodzi tutaj o to, że możesz ustawić kilka system promptów, które będą determinować to, w jaki sposób DIA ma przetwarzać informacje czy udzielać odpowiedzi. Na ten moment możemy określić chociażby takie rzeczy, jak osoby, które nas inspirują, co ma wpływać na działanie przeglądarki, sposób, w jaki lubimy uczyć się i szukać informacji w sieci, czy chociażby to, w jaki sposób DIA ma odpowiadać. Jest również opcja, aby określić styl programowania, co w zamyśle ma zapewne ułatwić pracę. Drugą ciekawą funkcjonalnością, która na pewno wyróżnia DIA i zasługuje na wspomnienie, jest możliwość oznaczenia, a więc odnoszenia się do otwartych stron czy zakładek. Wystarczy uruchomić okienko czatu w prawym górnym rogu, tak jak widzisz na ekranie, wpisać małpę, a następnie wybrać interesującą Cię stronę czy zakładkę i wpisać prompta. Możesz też zaznaczyć interesujący Cię fragment tekstu i odnieść się konkretnie do niego. Kolejną ciekawą funkcjonalnością jest możliwość oznaczenia kilka różnych kart. Dzięki temu możesz na przykład poprosić die o to, aby porównała dla Ciebie na przykład kilka modeli sprzętu i podpowiedziała, który jest lepszy w Twoim przypadku. Jeśli chodzi o okienko czatów DIA, to do dyspozycji mamy tutaj kilka różnych narzędzi, takich jak chociażby funkcje dyktowania czy możliwość grania własnych plików. Ale moim zdecydowanym faworytem jest możliwość zrobienia zrzutu ekranu i odniesienia się do niego w okienku czatu Dia. Przechwytywanie ekranu działa dynamicznie, a więc samodzielnie wykrywa odpowiedni obszar, podobnie jak to działało VARG, i dzięki temu możesz na przykład poprosić DIE, aby napisała ci kilka słów o tym, co jest na danym obrazku, czy na przykład wyszukała tańsze zamienniki dla danego produktu. Na tym jednak zabawa się nie kończy, ponieważ DIA ma również coś takiego jak dodawanie umiejętności, czyli Skills. To nic innego jak skróty, które po wpisaniu wcześniej zdefiniowanej przez nas frazy wywołają konkretnego prompta. Dla przykładu na ekranie widzisz teraz artykuł od Google na temat tego czym są i jak działają agenci AI. Mogę odnieść się do konkretnego fragmentu lub całego artykułu, a następnie wpisać slash metafora, a DIA zajmie się całą resztą i w prosty sposób opowie mi o czym jest ten artykuł i użyje przy tym właśnie metafor. Oczywiście takich use case'ów w przypadku DIA jest znacznie więcej, dlatego jeśli chcesz, abym stworzył osobny film, gdzie omówiłbym szczegółowo więcej tych możliwości use case'ów związanych z DIA, to zostaw łapkę w górę. Będzie mi również miło, jeśli dasz mi znać w komentarzu, czy podoba Ci się taki eksperymentalny format i czy chcesz, abym od czasu do czasu... Nagrał taki filmik, gdzie pokażę zlepek najciekawszych narzędzi i funkcjonalności, które miałem okazję ostatnio przetestować. A jeśli jesteś nowy na tym kanale i jeszcze mnie nie subskrybujesz, to polecam nadrobić zaległości, bo dzięki temu będziesz na bieżąco z nowymi praktycznymi materiałami czy polecajkami różnych narzędzi, które z małymi wyjątkami pojawiają się co tydzień na moim kanale. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.